Witaj w kolejnej części kursu, w której omówimy modyfikowanie obiektów. Na początku utworzymy sobie proste pomieszczenie, będzie to pokój. Wybieramy opcję Rysuj pokoje, co w praktyce oznacza tak naprawdę rysuj podłogi. A następnie rysujemy proste pomieszczenie. Aby zakończyć rysowanie pomieszczenia, wybieramy prawy przycisk myszy. Jak widać, nasza podłoga ma około 15 m kwadratowych. Następnie do tej podłogi dorysujemy ściany. Tutaj mamy dwie możliwości. Tą ścianę możemy narysować ręcznie, czyli każdy z końców ściany wytyczymy manualnie. Prawym przyciskiem kończymy rysowanie ściany. Wybieram teraz Ctrl-Z, aby usunąć narysowane ściany. I inną opcją narysowania ścian jest wybranie narzędzia Rysuj ściany i dwukrotne kliknięcie na naszej podłodze. Teraz widzimy, że ściany zostały automatycznie narysowane do naszej podłogi. I teraz do naszego pokoju wprowadzimy kilka obiektów. Takimi obiektami wyjątkowymi są drzwi i okna. Ich wyjątkowość polega na tym, że one automatycznie w ścianach naszego pomieszczenia będą tworzyły otwory, czyli spróbujmy na przykład wybrać futrynę i umieśćmy ją na jednej ze ścian naszego pomieszczenia. I jak widać, automatycznie utworzyło się wejście do naszego pokoju. I podobnie działają okna. Jeżeli wstawimy okno do naszego pomieszczenia, to ono również powoduje utworzenie otworu. Wstawiane obiekty możemy duplikować. Najbardziej intuicyjne jest oczywiście Ctrl-C, Ctrl-V, ale możemy to zrobić również za pomocą przesunięcia, czyli wstawiamy jakiś obiekt, następnie wciskamy klawisz Ctrl i go przesuwamy. I jak widać, obiekt automatycznie się duplikuje. Zarówno okna, drzwi, podłogi czy ściany mogą stanowić plan bazowy naszego całego projektu. Plan bazowy polega na tym, że możemy go zablokować i będziemy mogli modyfikować tylko wybrane obiekty. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Jeżeli do naszego pomieszczenia dodamy inne obiekty, na przykład łóżko, i teraz wybierzemy plan Zablokuj plan główny. To może być również skrót Ctrl-Alt-L. I zaznaczymy jakąś grupę obiektów, to modyfikowane będą tylko te obiekty spoza planu bazowego. Dodajmy jeszcze jeden obiekt, na przykład kołyskę. Klikam dwukrotnie nasze łóżko i wybieram to łóżko jako część planu bazowego. W tej chwili, jeżeli zaznaczymy wybrany obszar, to widzimy, że modyfikowana będzie tylko nasza kołyska. Łóżko zostało uznane jako element planu bazowego. Wybieramy Ctrl-Alt-L, aby odblokować plan bazowy i teraz widzimy, że możemy modyfikować wszystkie obiekty ponownie. Teraz trochę dokładniej omówimy właśnie modyfikację obiektu. Jeżeli wybierzemy nasz obiekt, nad tym obiektem pojawią się cztery ikony. Właśnie są to ikony modyfikacji. Pierwsza ta ikona w lewym górnym rogu umożliwia obrót obiektu. Możemy go obrócić i na przykład przykleić do ściany. Druga ikona odpowiedzialna jest za podwyższenie obiektu. Żeby było to lepiej widoczne, zmodyfikujemy nasz widok. Teraz korzystamy z podwyższenia. Jak widać, możemy unosić obiekt na dowolną wysokość. Wybieram Ctrl-Z, aby powrócić do położenia 0. Kolejna ikona to możliwość zmiany wysokości naszego obiektu. I ostatnia ikona to szerokość i głębokość naszego obiektu. Te wszystkie modyfikacje możemy wprowadzać również z menu podręcznego obiektu. Aby je uruchomić, możemy wybrać opcję Meble
i modyfikuj, czyli to jest Ctrl E, lub najprościej dwukrotnie klikając na wybrany obiekt. Tutaj nam pojawiła się taka nieco rozszerzona tabela modyfikacji. Pierwsza opcja to jest nazwa, którą możemy sobie zmienić. Tutaj możemy wymusić wyświetlanie nazwy mebli na planie. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Kolejna opcja to miejsce obiektu względem osi tutaj naszej X i Y. Widzimy naszą siatkę. Podwyższenie, które zmienialiśmy za pomocą ikony. Obrót, rozmiar, czyli szerokość, głębokość, wysokość. Tutaj te opcje również zmienialiśmy za pomocą tych ikon modyfikacji. Możemy zachować proporcje tych modyfikacji i wtedy zmieniając jeden z parametrów, proporcjonalnie zmienią się pozostałe. I jeszcze opcja odbicia lustrzanego. Akurat w przypadku łóżka ta opcja nie będzie widoczna. Za chwilę mówimy sobie o na innym obiekcie. Możemy również zmienić kolor tekstury, połysk i zmodyfikować materiały. Te opcje również będziemy omawiać w dalszej części kursu. Sprawdźmy jeszcze, jak działa odbicie lustrzane, bo to jest dosyć często wykorzystywana opcja. Wybierzmy sobie w tym celu jakiś inny obiekt. To mogą być na przykład otwarte drzwi. I teraz, jeżeli klikniemy dwukrotnie na naszym obiekcie, wybierzemy odbicie lustrzane. Tak jak widzimy, zmienił się sposób ich otwierania.